Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Schengen to niewielka miejscowość w Luksemburgu, położona przy granicy Niemiec i Francji. Sławna stała się w czerwcu 1985 roku, gdy podpisano tam porozumienie nazywane Układem z Schengen. Na jego mocy zniesiono kontrolę osób na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Do dziś niektórzy mylnie twierdzą, że Układ z Schengen zlikwidował w ogóle granice między państwami. Podkreślić należy, że zniósł on jedynie kontrolę na granicach. Do strefy Schengen należą 22 kraje członkowskie Unii, a także kraje spoza Unii, jak Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia i Norwegia. Poza tą strefą z własnej woli pozostają Wielka Brytania i Irlandia. Swoiste kłopoty ma Cypr, a także Rumunia i Bułgaria, które borykają się z problemem spełnienia kryteriów wejścia do strefy Schengen. Akcesja danego kraju do Unii Europejskiej nie oznacza bowiem automatycznego przystąpienia do strefy Schengen. I tak obywatele Polski po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku nie mogli swobodnie podróżować po całej Unii Europejskiej i musieli na granicy przechodzić kontrolę paszportową, gdy w tym samym czasie obywatele Norwegii, który to kraj pozostawał i nadal pozostaje poza Unią Europejską, mogli poruszać się nieskrępowanie bez żadnej kontroli na terytorium całej strefy Schengen. Opinia publiczna wielokrotnie wymieniała swobodę podróżowania jako jedną z największych zalet Unii. To zdanie znalazło się w uzasadnieniu przegłosowanego w tym tygodniu przez Parlament Europejski sprawozdania dotyczącego tymczasowego przywrócenia w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach wewnętrznych. Na naszych oczach Unia się zwija i to nie tylko ekonomicznie. Mimo że faktycznie według Eurobarometru 62% respondentów uznało wolność przemieszczania się za najbardziej pozytywny aspekt integracji europejskiej, to Unia decyduje się na krok wstecz. Już przed 2 laty, gdy Parlament Duński zatwierdził propozycję przywrócenia kontroli granicznej, aby walczyć z przestępczością emigrantów z Europy Wschodniej, szczególnie Rumunii i Bułgarii, a także z Afryki, wielu dopytywało, czy to początek końca Schengen. Decyzja ta, jako sprzeczna z obowiązującym ustawodawstwem unijnym, wywołała głośne protesty krajów Unii Europejskiej. W tamtym czasie również Francja i Włochy rozważały zawieszenie układu z Schengen, obawiając się tunezyjskich emigrantów. We francuskiej i niemieckiej prasie ukazywały się artykuły zatytułowane „Europa, powrót granic, kontrole na granicy z Danią, żegnaj Schengen”. Od tamtego czasu Komisja Europejska przygotowywała projekt mechanizmu przywracania kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen w tak zwanych krytycznych sytuacjach. Po burzliwych negocjacjach z Parlamentem Europejskim ten ostatni przyjął wspomniane wcześniej sprawozdanie w tej sprawie. Nasza Izba zgodziła się na przywrócenie, co prawda w wyjątkowych wypadkach, kontroli na granicach wewnętrznych Unii. Na okres, cytuję, nie dłuższy niż 6 miesięcy i okres ten może być przedłużony nie więcej niż 3 razy, koniec cytatu. To oznacza, że łącznie można powrócić do kontroli granicznej na 2 lata. To wąska furtka, która, co niewykluczone, niedługo może zostać poszerzona i zamknięta. Tym samym zlikwiduje się jeden z podstawowych atrybutów Unii Europejskiej. Nie stanie się to jednak nagle, w trybie ekspresowym. Jeszcze przynajmniej podczas tych wakacji obywatele polscy będą mogli swobodnie podróżować po Europie. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże!